Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mieliśmy dzisiaj wystąpienie pana ministra Grzegorza Schetyny, ministra spraw zagranicznych, dotyczące polskiej polityki zagranicznej i priorytetów w 2015 roku. Chcę powiedzieć, że wysłuchałem tego wystąpienia jako kandydat na urząd prezydenta z uwagą. Zwłaszcza z satysfakcją przyjąłem te słowa pana ministra, kiedy mówił o tym, że chce na przyszłość dobrej współpracy z prezydentem Rzeczypospolitej, że jest do tej współpracy gotowy i jest na nią otwarty. Cieszę się, bo konstytucja mówi tutaj wyraźnie o zasadzie współdziałania pomiędzy prezydentem Rzeczypospolitej, premierem i właściwym ministrem, czyli ministrem spraw zagranicznych właśnie w tych sprawach. I liczę na to, że w związku z tym w przyszłości i ten przepis Konstytucji, i wyrok Trybunału, przepraszam, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które kiedyś zostało wydane, a dotyczyło sporu kompetencyjnego, to postępowanie było wtedy inicjatywą premiera Tuska. Postanowienie Trybunału, które określiło zasady tej współpracy, wskazując także na dwustronność obowiązywania zasady współdziałania, czyli z jednej strony, że ta zasada obowiązuje prezydenta Rzeczypospolitej, ale także i obowiązuje przedstawicieli rządu, czyli premiera i ministra spraw zagranicznych. Liczę na to, że ta zasada będzie właśnie dobrze realizowana i chcę zapewnić pana ministra, że także z mojej strony ta wola współdziałania realizowanego rzetelnie jest. Jeżeli zostanę wybrany przez moich rodaków na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to ona będzie realizowana. Natomiast, proszę Państwa, nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj w dziedzinie tej polityki zagranicznej podstawowym kierunkiem, jaki musi być realizowany, to jest wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej, i wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, także poprzez na drodze wzmacniania tej właśnie pozycji międzynarodowej naszego kraju. I tutaj bardzo konkretne działania. Otóż chcę powiedzieć jedno. Trzeba zakończyć politykę płynięcia w głównym nurcie. Polska musi mieć swój nurt w polityce międzynarodowej. Powinna wychodzić z inicjatywami korzystnymi, takimi, które będą słuchane i uznane na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, i które będą miały szansę na realizację. Ta aktywność jest niezwykle dzisiaj potrzebna. Pokazuje to jasno i wyraźnie także sprawa Ukrainy, gdzie to, że nie znaleźliśmy się przy stole negocjacji w Mińsku, jako kraj, który ma tą szczególną sytuację w skali europejskiej, że graniczy i z Ukrainą, i z Rosją. Jesteśmy jedynym takim krajem, który ma te dwie granice. To pokazuje niestety nieskuteczność dotychczasowej polityki zagranicznej i pokazuje, że to miejsce Polski jest dzisiaj miejscem słabym, że partnerzy nasi zagraniczni się z nami nie liczą. Celem naszej polityki zagranicznej powinno być postawienie Polski w takiej pozycji, aby obowiązywała zasada nic o nas bez nas. A z całą pewnością sprawa Ukrainy tego dotyczy. I to wymaga dzisiaj ofensywnego działania Polski na arenie europejskiej. To wymaga dzisiaj wychodzenia przez Polskę z inicjatywami pokojowego regulowania tych stosunków. Jeżeli jednocześnie mówi się o tym, że Polska będzie ubiegała się o członkostwo, oczywiście niestałe, w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, o czym ja zresztą mówiłem jako o jednym z celów polskiej polityki zagranicznej na najbliższe lata, kiedy przedstawiałem swój program polityki zagranicznej na spotkaniu w Instytucie Wolności zorganizowanym przez prezesa Igora Jankę. Mówiłem wtedy, że to powinien być jeden z celów. Śmiano się wtedy. Tymczasem okazuje się, że rzeczywiście głośno dzisiaj rząd o tym mówi. I ja mówię tak, oczywiście, ale proszę pamiętać, że jednym z kryteriów tego, aby państwo mogło być w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjęte, jest to, aby posiadało szczególne zasługi w dziedzinie umacniania
pokoju międzynarodowego. Z całą pewnością skuteczne inicjatywy Polski w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, w sprawie rozwiązania tego problemu i zakończenia w związku z tym także przelewu krwi, który dzisiaj cały czas tam się dzieje, byłyby takim działaniem, które Polskę przybliżałoby do tego, aby ten status osiągnąć. Podaję to jako przykład, jak skuteczne działanie polskiej dyplomacji w tej przestrzeni także europejskiej mogłoby pomóc Polsce w osiąganiu ważnych, dalekosiężnych celów w skali szerszej niż tylko Unia Europejska, bo przecież Organizacja Narodów Zjednoczonych to już jest skala światowa. To jest jeden z tych celów, które powinny zostać uzyskane. Natomiast wzmacnianie bezpieczeństwa Polski to dzisiaj w tej przestrzeni obronnej, militarnej przede wszystkim kwestia naszego członkostwa w NATO i tego, że my również i tam powinniśmy prowadzić ofensywną politykę. Flanka wschodnia NATO przesunęła się w momencie, w którym Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej zostały do NATO przyjęte. Dziś tą wschodnią flanką NATO jest nasza wschodnia granica i w związku z tym uważam, że jako państwo, członek NATO, które właśnie przy tej granicy się znajduje, powinniśmy dzisiaj robić wszystko, aby tutaj znalazła się na terenie naszego kraju tak zwana twarda, czy też jak niektórzy mówią, krytyczna infrastruktura NATO. Chodzi przede wszystkim o uzbrojenie NATO. I aby tutaj na obszarze naszego kraju stacjonowały jednostki NATO. Ja uważam, że najlepiej byłoby, gdyby to były polsko-amerykańskie bazy. Czemu o tym mówię i czemu tak bardzo mocno to akcentuję? Dlatego, że był szczyt w Newport, będzie szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku i celem dzisiaj i prezydenta Rzeczypospolitej, i ministra spraw zagranicznych, premiera i także ministra obrony narodowej powinno być wynegocjowanie tych warunków, tych dodatkowych gwarancji, o których wspomniałem, tak aby mogły one zostać na tym szczycie NATO, który odbędzie się w Warszawie, ostatecznie zatwierdzone. To dzisiaj wymaga energicznej akcji dyplomatycznej. Nie będzie sukcesem Polski, jeżeli szczyt NATO w Warszawie potwierdzi tylko i wyłącznie te ustalenia, które zostały przyjęte w Newport. Dla wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, zanim nie zbudujemy silnej armii obronnej, bardzo dobrze wyposażonej, ten proces jednak będzie trwał kilka lat, choć nie mam wątpliwości, że musi być teraz w sposób sprawny realizowany, potrzebne nam są dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, nie tylko te gwarancje traktatowe, ale także te gwarancje, które będą zmaterializowane w postaci, tak jak powiedziałem, twardej, krytycznej infrastruktury NATO w Polsce, czyli solidnego uzbrojenia państw NATO zlokalizowanego na terenie naszego kraju i do tego bazy wojsk NATO na naszym obszarze. Mówię, najlepiej, ja osobiście uważam, że najlepiej byłoby, gdyby to były bazy polsko-amerykańskie. I tu, proszę państwa, docieramy do elementu także niezwykle istotnego, można go rozpatrywać również i w tym kontekście, skutecznej polityki międzynarodowej Polski w sferze gospodarczej. To także jest związane z elementami bezpieczeństwa, bo przecież będziemy w najbliższym czasie realizowali i już realizujemy, bo przecież to jest też dyskusja ostatnich dni, bardzo poważne zakupy nowoczesnego uzbrojenia, kwota 130 miliardów złotych, jaka będzie na ten cel przeznaczona, jest ogromną kwotą nie tylko w skali naszego kraju, ale ona jest generalnie ogromną kwotą w skali światowej. Wydając takie pieniądze, trzeba się również kierować celami obok polskiego bezpieczeństwa, czysto pojętego, także celami polskiej polityki międzynarodowej. Pamiętajmy o tym, że pieniądz też jest orężem, które pozwala budować sojusze, które pozwala wzmacniać relacje w przestrzeni międzynarodowej. Proszę państwa, no cóż tu mówić, kiedy Amerykanie dowiedzieli się o tym, że będziemy kupowali od nich rakiety Patriot, ja mam nadzieję, że będą to rakiety najnowocześniejsze, bo tak powinna być dzisiaj budowana potęga polskiej armii, aby był kupowany sprzęt, który oczywiście no niestety jest drogi, ale aby był to sprzęt najnowocześniejszy, jaki jest tylko możliwy. W związku z czym mam nadzieję, że właśnie takie rakiety najnowocześniejsze, jakie tylko można od Stanów Zjednoczonych nabyć, zostaną kupione. Ale to jest, powtarzam jeszcze raz, także istotny element gry politycznej.
to wzmacnianie sojuszy. Amerykanie dziękują nam za tą deklarację zakupu rakiet w Stanach Zjednoczonych, bo to są miejsca pracy, bo to są pieniądze, które spłyną do amerykańskiego budżetu. My powinniśmy zatem to traktować jako narzędzie zacieśniające także stosunki polityczne poprzez te więzi gospodarcze, także w sferze militarnej. I to jest niezwykle istotne, abyśmy nie robili zakupów od sasa do lasa, abyśmy nie robili zakupów w sposób niesynchronizowany, tylko abyśmy traktowali tą ogromną kwotę pieniędzy, powtarzam, 130 miliardów złotych, które ma być wydane na uzbrojenie polskiej armii, jako pewne także swego rodzaju narzędzie we wzmacnianiu sojuszy w przestrzeni międzynarodowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie, nie oszukujmy się, najsilniejszym państwem i gospodarczo, i najsilniejszym państwem militarnie są właśnie Stany Zjednoczone, będące zarazem największym dzisiaj także i potencjalnym gwarantem bezpieczeństwa. Trzeba robić wszystko, aby były one także jak najsilniejszym gwarantem naszego polskiego bezpieczeństwa. To jest kierunek, który musi być realizowany, ale z drugiej strony trzeba to także wykorzystywać jako szansę na budowę, odbudowę i wzmacnianie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Mam nadzieję, z szansami w przyszłości na ekspansję także i zagraniczną. I tutaj jest wielka rola do odegrania polskiej dyplomacji, żeby wspierać dzisiaj polskich przedsiębiorców w tej przestrzeni międzynarodowej. Jeżeli chcą oni inwestować, polska dyplomacja powinna ich wspierać. Jeżeli chcą oni inwestować, powinna ich wspierać także władze Rzeczypospolitej. Myślę tutaj o prezydencie. Kwestia kreowania skutecznej polityki gospodarczej, ułatwiania przedsiębiorcom polskim nawiązywania kontaktów zagranicznych. To samo zresztą powinien czynić minister spraw zagranicznych, premier. Ta polityka kreowania Polski na arenie międzynarodowej, budowania naszej pozycji także w tej przestrzeni gospodarczej jest niezwykle silna. I stąd między innymi moja inicjatywa, z którą wystąpiłem już wcześniej, którą podtrzymuję, bo uważam, że jest ona dzisiaj niezwykle potrzebna do realizacji sieci tak zwanych diamentowych ambasad, czyli polskich placówek dyplomatycznych w najważniejszych z punktu widzenia naszych interesów w krajach świata. Placówek, które zostaną w szczególny sposób wzmocnione w potencjale kadrowym, w potencjale infrastrukturalnym i w potencjale finansowym, tak żeby one właśnie mogły najsprawniej, mając odpowiednie środki, realizować polskie interesy w tym zakresie. I to, proszę Państwa, wszystko ma się przełożyć także na budowę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, na wzmacnianie relacji pomiędzy naszym krajem a naszymi rodakami za granicą. Myślę tutaj z jednej strony o Polonii, ale myślę tutaj i chcę to bardzo mocno zaakcentować także o Polakach za granicą. Polskie państwo dzisiaj powinno czynić wszystko, aby jak najbardziej wzmocnić polskie szkolnictwo, możliwość nauki języka polskiego, możliwość nauki również i innych przedmiotów po polsku, poza granicami, szczególnie tam, gdzie znajduje się tak zwana młoda emigracja, czyli tam, gdzie wyjechali młodzi ludzie w ostatnich latach, nie znajdując dla siebie niestety możliwości rozwoju w naszym kraju. Zanim dokonamy odbudowy polskiej gospodarki, zanim uda nam się odbudować polski przemysł poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, poprzez kreowanie innowacyjnego rozwoju gospodarczego Polski, co mam nadzieję w perspektywie w miarę krótkiej doprowadzi nas rozwojowo na poziom średniej w krajach Europy Zachodniej, a za tym oczywiście pójdą także i wynagrodzenia i inne świadczenia. I wtedy ci młodzi ludzie, liczę na to, nie tylko, że nie będą wyjeżdżali z kraju, ale ci, co wyjechali, wrócą. Do tego czasu obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnić to, żeby nie stracili oni kontaktu z krajem, żeby ich dzieci uczyły się języka polskiego i pozostawały zintegrowane w polskiej społeczności, żeby nie odrywały się od naszej kultury, żeby nie odrywały się od polskiego języka i żeby ten ich związek z naszym krajem był cały czas utrzymywany. To, tak jak powiedziałem, kwestia wspierania polskiego szkolnictwa poza granicami, choćby na Wyspach Brytyjskich. To kwestia także tego, żeby państwo polskie nadało odpowiedni status pracującym tam nauczycielom, żeby byli oni tak traktowani i mieli takie możliwości rozwojowe jak nauczyciele pracujący w kraju. To także, proszę Państwa, kwestia utworzenia nowej instytucji, jaką byłby Uniwersytet Emigracyjny.
dający możliwość kształcenia się po polsku, także online, zdobywania wykształcenia. To są te kierunki, które polskie państwo powinno dzisiaj realizować. My powinniśmy także realizować takie programy jak Polskie Ognisko, po to, żeby zbierać te środowiska Polaków i Polonii, które mieszkają poza granicami kraju, gdzie bardzo wielu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych czy w średnim wieku, zrobiło bardzo poważne kariery. Przede wszystkim w biznesie. To są dzisiaj menadżerowie wysokiego szczebla w różnego rodzaju światowych korporacjach. Trzeba czynić wszystko, aby wiązać ich z Polską i tym samym stwarzać przyjazny klimat dla przyszłej kooperacji z jednej strony gospodarczej, ale z drugiej strony wierzę w to głęboko także i politycznej dla naszego kraju. To powinien być dzisiaj kierunek działania i prezydenta Rzeczypospolitej, który swoją obecnością powinien wspierać uroczystości patriotyczne wspierające polskość poza granicami naszego kraju. Pamiętajmy o tym, że prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej samą swoją obecnością, jak mówią komentatorzy Konstytucji, uosabia państwo polskie. Więc obecność prezydenta Rzeczypospolitej w niebywały sposób podnosi rangę każdego takiego wydarzenia, a zarazem pokazuje, że nasze państwo nie tylko pozostaje w łączności z rodakami, ale także w pewnym sensie patronuje takim uroczystościom. Stąd aktywność prezydenta Rzeczypospolitej w tej materii jest niezwykle ważna. My powinniśmy dzisiaj czynić wszystko, aby łączyć tą wielką polską wspólnotę rozproszoną po całym świecie, łączyć ją z polskim państwem, łączyć ją z polskim społeczeństwem, co pozwoli nam, jestem przekonany, do skuteczniejszego realizowania także i polityki międzynarodowej, nie tylko w kwestiach gospodarczych, ale i w kwestiach czysto politycznych. Po prostu także poprzez to, że będziemy mieli pewną siłę lobbyingową w sprawach polskich w innych krajach, bo to także jest niezwykle ważny element budowania dobrego imienia Polski, dbania o to dobre imię i strzeżenia tego dobrego imienia Polski w przestrzeni międzynarodowej, aby na przyszłość nie zdarzały się takie sytuacje, w których o Polsce będą rozpowszechniane informacje nieprawdziwe, w których fałszowana będzie historia w sposób krzywdzący dla naszego kraju, bo niestety, ale mamy z takimi przypadkami bardzo często do czynienia ostatnio i to jest problem braku skutecznej polityki historycznej polskiego państwa do tej pory, braku promocji odpowiednich informacji o Polsce i o jej historii, o historii także II wojny światowej, o tym, jakie fakty miały w tej przestrzeni miejsce. Proszę Państwa, powiem krótko. Każdy kraj dobrze prowadzący politykę historyczną i dbający o własne imię na arenie międzynarodowej z pewnością dawno zrealizowałby filmy o takich bohaterach jak rotmistrz Pilecki, o takich bohaterach jak rodzina Ulmów, która oddała swoje życie ratując Żydów. To są przypadki, które w innych krajach stałyby się spektakularną opowieścią pokazującą rzeczywisty obraz społeczeństwa i rzeczywisty obraz państwa polskiego, tego kim naprawdę są Polacy i jakie są ich zasługi także w dziedzinie po prostu zachowania zwykłego człowieczeństwa i szacunku dla innych narodów i szacunku dla życia ludzkiego, nawet poprzez ryzyko oddania własnego życia. Tak powinna być kreowana polska polityka historyczna, tak powinna być na przyszłość kreowana polska polityka kulturalna. To wymaga nakładów, ale to jest jeden z najważniejszych celów w moim przekonaniu, które muszą zostać realizowane w najbliższych latach, plus zdecydowana obrona polskiego dobrego imienia, także poprzez wytaczanie procesów w krajach, w których będzie dochodziło do kłamstwa historycznego, w których wobec Polski będą formułowane kłamliwe oskarżenia, przede wszystkim na tym tle historycznym. To jest dzisiaj kwestia niezwykle istotna i tak powinny wyglądać w moim przekonaniu kierunki polskiej polityki zagranicznej, czyli wzmacnianie nas w przestrzeni międzynarodowej. Między innymi powinniśmy się, uważam, także ubiegać o stanowisko
sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie widzę powodów, żebyśmy uważali, że jesteśmy państwem, które o takie stanowisko ubiegać się nie może. Myślę, że nie byłoby problemów z tym, żebyśmy wskazali na to stanowisko godnego kandydata i prowadzili tutaj za tym kandydatem skuteczny lobbying. My musimy budować naszą pozycję. Tą pozycję buduje się także poprzez aspirowanie do ważnych stanowisk, aspirowanie do miejsca w ważnych gremiach międzynarodowych. Mówiłem wcześniej o G20. To był ten kolejny element, kiedy słyszałem ze strony mojego konkurenta dzisiaj w wyborach wyrazy dezaprobaty. Tymczasem okazało się wtedy, że dosłownie kilka dni później premier Kopacz wyszła i powiedziała, że my powinniśmy się ubiegać o członkostwo w G20, czyli dokładnie powtórzyła moje słowa. Tak, ja chcę jeszcze raz potwierdzić, jestem absolutnym zwolennikiem tego, żebyśmy się ubiegali o to członkostwo i czynili wszystko, żebyśmy jak najszybciej do G20 zostali przyjęci. To także element budowy naszej pozycji w przestrzeni międzynarodowej. Powtarzam jeszcze raz, my potrzebujemy wzmacniania naszego państwa. Powinniśmy wychodzić z inicjatywą skuteczną na arenie międzynarodowej. Powinniśmy się twardo domagać, bez kompleksów, tego, aby nasza pozycja międzynarodowa odzwierciedlała i liczebność naszego narodu. Przecież mieszka nas 38 milionów w jednym z większych państw Unii Europejskiej i mamy prawo do prowadzenia swojej polskiej polityki, czyli tworzenia polskiego nurtu w polityce europejskiej i tworzenia polskiego nurtu w polityce światowej. Tak dzisiaj w moim przekonaniu powinny postępować polskie władze. Dziękuję za tą deklarację pana ministra Schetyny co do przyszłej współpracy z prezydentem. Liczę na to, że będzie ona dotrzymana i liczę na to, że będzie w związku z tym możliwość wzmacniania polskiego potencjału i także budowy tej sfery bezpieczeństwa tak niezwykle dla nas dzisiaj ważnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze za oświadczenie. Dziękuję państwu za udział w spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.